Mam wody wymowy, ale walki to nie jest konkurs recytatorski, nie recytuję poezji, tylko się napierdalamy. A więc wtedy ja umiem to robić, a ty nie. Siemanko, witam was w drugim odcinku mojego wideoblogu. Jesteśmy w pięknym otoczeniu restauracji włoskiej na obrzeżach Łodzi. Spotkaliśmy się tutaj ogólnie, rodnie musieliśmy się spotkać na burgera Polish Zombie, ale wtedy mieliśmy tutaj przerzut paczki z narkotykami, więc musieliśmy tutaj na obrzeżach miasta. O, cześć! Escobar przyszedł. Napitkę i co? Ale chemerzysta odwalony jest za... Co? Teraz jesteśmy tutaj właśnie. I lecimy kurwa tutaj. Dalej, nagrałem piosenkę. Trzy razy podwójne espresso i trzy razy kolor. Ultrowe? Czy to mniejsze? To mniejsze. Dzisiaj, jako że już trochę zacząłem dietę, będzie sałatka Cezar. No i specjalność, zupka z cipki. Zupa di cipolle. Oglądamy właśnie tutaj highlightik przygotowany przez naszego klubowego kolegę. Sprawdzajcie całość na... To nie będzie dzisiaj na moim fanpage'u. To będzie bardzo fajne, aż łezka się wokół kręci. Po prostu wzruszyłem się, no to mam powiedzieć, kurwa. Najlepszym momentem w karierze Wrzoska. W mojej karierze, patrząc na karierę Wrzoska, jako trenera, bo jak partnerski z Wolanem. Szybko to sprostuję, chodzi mi o to, po prostu, że bardzo emocjonalna chwila. Pierwsza walka na KSW, miał walczyć od razu o pas, potem ktoś, konnik wypadł, walczył z Wolanem, z bardzo mocnym zawodnikiem i fajna walka, padł na te deski, powstał jak zawsze i bardzo i przejął inicjatywę i wygrał walkę i to było naprawdę wzruszające. Szczególnie, że drugi trener krzyczał płaćcie na plecy. Trener, którego imienia już nie wypowiadamy. Za duszno tam, trzeba zmienić miejscóweczkę. Pogoda dopisuje, więc skorzystajmy. O, ty już tu siedzisz. Zupadli ci poli. Al dente, mua, mua, cipolli, mua. Piękne widoczki, tak? To jest generalnie najlepsza włoska restauracja, bo spójrzcie tylko na te widoki. Prawie jak w Toskanii. Zobaczyłem przed chwilą, wszedłem poprosić, żeby spróbowali sałatkę na wynos i pan szef kuchni zapytał, czy będzie walka z tym błaznem. No domyślam się, że jedynym błaznem w polskiej sztuce walki jest Marcin N. Pseudonim Mandarynka. Kurwa, mać. Ciągle jeden temat, nie? Ostatnio widziałem, że Kamaru Usman pokazał się na jakiejś gali w zajebistym kapeluszu i postanowiłem kupić sobie taki sam. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Na Merlinie. No gdzie jesteśmy? Jesteśmy kurwa tutaj. No. To o chwilkę prywatności, ponieważ idę tam, gdzie nawet król chodzi piechotą. Rozmiar M jest na mnie dobry. Hej, Atom Hulk, kreatyny czy BCA trenerze? BCA. No, nie wiem, kurwa. Przy treningówka by się jakieś przydała, nie? Kurczę. Bez tych odżywek w ogóle nie zaczynam treningu. Naprawdę, ty, jak jeszcze ich nie miał, to w ogóle nie przychodzi na treningi. Ja wiem, Marcin, co jest. On mówi, nie mam kurwa odżywek. Ale spotykam się z pewną firmą i ale chyba, tak, chyba będzie nie chcę iść na trening, nie mam siły. Jak tylko zażyłem odżywki za tą masę, to od razu mi się zachciało trenować. Ej, w ogóle też chciałem się tutaj odnieść do słów pana Neumana odnośnie mojej wady wymowy. Tak, to prawda, ja mam wady wymowy, ale walki to nie jest konkurs recytatorski, nie recytuję poezji, tylko się napierdalamy. A więc wtedy ja umiem to robić, a ty nie. Jeżeli mnie nie rozumiesz, to może mój kamerzysta umieści tutaj napisy pod tym, albo po prostu umyj pierdolone brudne uszy. Nazywasz mi pedałem, a sam jesteś zwykłym cwerem. Dużo osób komentuje stopy Karoliny, jakie jest twoje zdanie? Ja generalnie widywałem ładniejsze, ale... Nie, jako jeżeli pytacie mnie o zdanie, nie jestem absolutnie fanem stóp. Stopy raczej mnie odrzucają, kojarzą mi się ze smrodem. Może to dlatego, że moje śmierdzą. Generalnie jestem większym fanem dupeczek i cycówków. Jeżeli chcecie, możecie mi podsyłać swoje do oceny. Chętnie ocenę. Zobacz, do barku jest? Jest. Dobra, rozrzećcie.
To mi się jeszcze raz zareagować. Pierwsze przygotowania jako raper, tak? Teraz zaczynamy i zobaczymy, jak to pójdzie. Właśnie chciałem, żeby puścił mi tutaj mojego nowego współtwórcę, z którym szykuje się gruby featuring. Pewnie jak wy to oglądacie, to my właśnie siedzimy z Księciem Kapotą w studiu. Ciężko pracujemy nad nowymi kawałkami. No i co? Szykuje się drugi hit po białych nosach. Może nazwiemy go złamane nosy. Jak lata. Szkoda, jak widzicie, nie tylko Marcin Neumann mnie nie rozumie, nikt mnie nie rozumie. Więc od teraz będę do was tak mówił, żebyście mnie rozumieli, okej? Okay? Ten słup odpowiada bardziej niż Marcin Neumann. Takie rozrzewkowe, koordynacyjne zabawy z Marcinem. Hip-hopowca. Wziął dziwki trening, bo jeszcze jest zmuszony. Ustalanie trasy koncertowej i innymi treningami. Tak naprawdę powinien mieć przerwę, ale specjalnie dla swoich fanów robi ten trening. Wrzosek atakuje i Karolajn. No uderzaj ją trochę, nie? Po dołach nie, po górze. Przygotowania na Neumanna. Nie dość, że nie pije dzieci, nie? Nie dość, że to nie, że nie dziecko, to jeszcze kobieta. Te dzieci już wiedzą, że chcę ich napierdalać, więc zmienił na kobiety. Kto mocniej bije, Andrasz czy Wrzosek? Wrzosek. Myślę, że ja bym ją najebał. Co? Myślę, że ja bym ją najebał, Andrasz. Ty jemu? Andrasz. Andrasz? Sikę. Najman? Tak myślisz, ja. Ty? No. To byś najebał. Chyba nawet jeden bym najebał. Z Nunes byś miał problem. Bo ona już jest duża. Cyborgowa też, to no. Ciężko. Zrobiła tak jak taki normalny przeciwnik. Jak taki Torres. No. Daję Torres. Dłuższe? Te góry? Chodzimy, nie chcielibyście być tą tarczą, kurwa. Generalnie ostatnim czasy, nie wiem, czy to jest przetrenowane, czy czego, ale miałem koszmary, budzę się w środku nocy, cały mokry, widzę Neumanna jedzącego mandarynki, kurwa. Po prostu budzę się, no mokre sny po prostu, no. Nie wiem, co mam zrobić, kurwa, się skontaktować z jakimś specjalistą. Czas na drzweczki, tutaj mamy kreatynkę, zaaplikujemy sobie. Oczywiście wszystko przebadane, żadnego dopingu, niedozwolonego, legalne suplementy od Atom Muscle. Ale to nie jest reklama, to tak od siebie. Nie, po prostu ja kupiłem to drzwi, wiesz, wczoraj. Stwierdziłem, wypróbuję sobie konkretne, bo to nie zaszkodzi, prawda? Na pewno jest pyszne. Nie wiem jak działa, ale smakuje zajebiście. Atom Muscle, to twój klucz do sukcesu. Jutro rano mamy sparingi zadaniowe, a potem jadę do studia nagrywać mi pierwszy kawałek, więc trzymajcie za mnie kciuki. Tak jak obiecywałem, oczywiście na początku była to forma żartu, że zostaję raperem, ale wiele osób odezwało się, między innymi Diox z Hi-Fi Bandy, że chce im pomóc w tym przedsięwzięciu i myślę, że stwierdziłem, raz się żyje, trzeba realizować swoje jakieś marzenia, ponieważ życie jest tylko jedno i wy też tak robicie dzieciaczki.